Cześć, ja nazywam się Mariusz, witamy w kolejnym odcinku dedykowanym dla biegaczy ultra. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu w klubie Morskie Oko Health and Performance. Krzysiek i Rafał Bielawa pokażą Wam zestaw ćwiczeń na biodra i pośladki. Zapraszamy. Okej, okay, jesteśmy już dzisiaj po porannym treningu z Rafałem. Od 6 rano trochę popracowaliśmy, ale na potrzeby ultra nagrywamy krótki odcinek, w którym pokażemy, jak popracować sobie nad tym, co u biegacza jest no bardzo ważne, a mianowicie chodzi o biodro, mięsień pośladkowy. Nie samym pośladkiem się biega, to prawda, ale on ma na tyle duże znaczenie u biegaczy, nie tylko u biegaczy, też u przeciętnego Kowalskiego, że myślę, że warto zwrócić na to uwagę, a przede wszystkim na niuanse, które decydują o tym, że dane ćwiczenie u jednego działa, a na drugiego nie działa. Będziemy chcieli sprawić, że mięsień pośladkowy, nie będziemy wnikać średni, wielki, mniejszy i tak dalej, żeby on zaczął działać. U jednych jest bardziej leniwy, u drugich troszeczkę mniej. Spróbujemy zrobić takie kombo, które miejmy nadzieję zadziała na większość z Was. Rafał, poproszę Cię, połóż się na macie, przodem może tutaj do obiektywu, w tak zwanym bocznym planku ze zgiętymi kolanami. OK. I teraz tak, będziemy dążyli do tego, żeby ciało było ustawione w ten sposób, że punkt podparcia, łokcia, miejsce, w którym znajduje się biodro oraz kolano jest mniej więcej linią prostą. U osób, które będą... Wytrzymasz jeszcze? OK. Będą miały dosyć mocno przypięte zginacze biodra, to biodro będzie się cofać troszeczkę i próba na siłę prostowania go będzie skutkować tylko wypięciem tych dolnych żeber do przodu, to nam w niczym nie pomoże, także na ile kto może się ustawić w linii prostej, na tyle próbuje. OK. Teraz tak. Noga, która znajduje się na górze, podnosimy ją sobie do góry, trzymamy ją ugiętą. Teraz nasze ciało jest podpierane na łokciu, stabilny bark, na kolanie i to kolano na dole, swoją zewnętrzną stroną, wykonuje największą robotę. Kąt górnej nogi zostawimy ten sam i będziemy teraz próbowali obniżyć biodro trochę i wbijając kolano w ziemię podnosić. Niewielki ruch w zupełności wystarcza. Tak jest. Jeszcze kilka powtórzeń. Górna noga właściwie jest cały czas w stałym kącie, jeżeli chodzi o pozostałą część ciała. Wykonujemy sobie 12, 15, 20 powtórzeń, 40 powtórzeń, po czym zmienimy sobie stronę, na drugą stronę wykonamy jedną, dwie serie, tak żebyście poczuli, że trochę mięsień pracuje. Rafał, jak tam u Ciebie? Popracował już, tak? OK, dobra. OK, wychodzimy z tej pozycji, minibank. Rafał, wystarczy, na jedną stronę tylko pokażemy, każdy sobie zrobi na dwie strony. Możesz powiedzieć tak jeszcze, kurwa. Zakładamy minibanda nad kolanka. I za chwilkę tak. Dosyć popularne ćwiczenie, które polega na tym, że z oporem zewnętrznym, czyli z minibandem, jeszcze spokojnie, Rafał, pracujemy sobie gdzieś krokiem odstawno-dostawnym w prawo, w lewo. U nie wszystkich to działa z różnych przyczyn. Czasami przewodziciele są za mocno spięte, czasami ten naprężacz powięzi jest za mocno napięty. Spróbujemy innym ćwiczeniem troszeczkę pobudzić mięsień do pracy, a później wykonamy sobie ten krok odstawno-dostawny. Spróbujesz, Rafał, ustawić się w pozycji dosyć stabilnej, kiedy rozciągniesz sobie mięśnie dwugłowe, rozciągniesz mięśnie pośladkowe, plecy proste, lekko wychylone do przodu, przeniesiesz obciążenie na jedną nogę i spróbujesz popracować nogą, o dokładnie, kilka powtórzeń. OK, luz, zmień sobie nogę, a ja poopowiadam troszeczkę. Będziemy zwracali uwagę głównie na to kolano, które jest w podporze. Mięsień pośladkowy będzie dbał o to, żeby to kolano nie wpadało do środka. Chwila przerwy. Zaraz sobie znowu zmienisz kolano. Żeby kolano, które jest pociągane do środka, jednak nie wpadało do środka. Czyli ten mięsień będzie pilnował nam poprzez swoją zmożoną pracę. Połóż plecki trochę do przodu, proste. O, dokładnie. Elegancko. I jeszcze druga noga. Większość osób już po kilku, kilkunastu powtórzeniach czują, że mięsień pośladkowy włączył się do pracy. OK, luz, odpoczynek. I za chwilkę sobie zrobimy ten krok odstawno-dostawny. Zróbmy to, Rafał, zobaczymy, czy coś tu trzeba poprawić, czy jest OK. Mhm. OK, luz, wyprostuj się. Króciutko, na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na to, że rozciągając gumę, odstawiając nogę na zewnątrz,
Pracę ma wykonywać pośladek, czyli ta część ciała, a to, co znajduje się pod kolanem, raczej jest rozluźnione. Czyli nie zapieramy się nogą, nie zagarniamy stopą, staw skokowy w niewielkim stopniu jest zaangażowany raczej. Odwodzimy, stawiamy nogę. Odwodzimy, stawiamy nogę i staramy się, jeszcze kilka, żeby stopa nie wychodziła za bardzo poza obrys. Czyli nie sięgamy stopą w kolanem w środku, tylko kolano znajduje się w miarę możliwości nad stopą. Tak jakbyśmy jakiś tam kartonowy boks przesuwali sobie. Następna rzecz jest taka, staramy się w miarę możliwości ustawić równolegle stopy. One u niektórych osób mogą się troszeczkę na zewnątrz rozjeżdżać, ale przy w miarę równolegle ustawionych stopach staramy się zrotować kolana na zewnątrz. Rotacja kolan, pośladki aktywne i teraz przemieszczamy się. Próbujemy, Rafał. Ok, luz, elegancko. Jeszcze tylko taki drobny niuans. U osób, które mają tyło pochylenie miednicy, dosyć mocno spięte mięśnie pośladkowe, dwugłowe, będzie ta pozycja troszeczkę taka bardziej w podwinięciu. Jeżeli mamy taką możliwość, staramy się raczej na prostych plecach wyprowadzić biodro do tyłu, nieprzesadnie oczywiście, i w tej pozycji popracować. Spróbujmy, Rafał, jeszcze raz. Tak jest. Stopa nie wychodzi za daleko poza kolano. Super. Ok, dobra. I teraz tak, żeby nie przedłużać za bardzo treningów pozabiegowych, bo zawsze nie możemy się doczekać, Rafał, żeby wyjść na trening i przebiec te swoje 30... Ty ze mną. 30-40 kilometrów treningowych. Robimy sobie połączenie dwóch ćwiczeń, żeby to szybciutko, fajnie zadziałało. Ja proponuję taki układ. Stajemy sobie na jednej nodze, wewnętrzną nogą wykonujemy 6 powtórzeń, oczywiście z minibendem. Później na tą stronę wykonujemy 6 kroków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zmieniam nogę. Drugą nogą wykonuję 6 powtórzeń i idę na drugą stronę. 4 takie rundki powinny w zupełności wystarczyć, tak mi się wydaje. Jeżeli jest potrzeba więcej, śmiało powtarzamy to. Spróbujmy, Rafał, to wykonać. Tak, jak najmniej wychylamy się na zewnątrz. Proste plecy, biodro wypięte i idziemy. Prowadzimy kolanem, rozciągamy kolanami gumę na zewnątrz. Tak, jak najmniej wypadamy na zewnątrz. Elegancko. Ok, to byłaby taka propozycja jednego z ćwiczeń. Kolejne ćwiczenie, bardzo fajne, efektywne, które możemy wykonać sobie w domu, pracując z jakimkolwiek obciążeniem. Butelka z wodą, hantla, ketch. W zależności od tego, na ile pozwala nam rozciągnięcie tylnej taśmy, podwyższamy sobie ciężar, na którym się podpieramy. W miarę możliwości staramy się, żeby noga tylna była przedłużeniem tułowia. I teraz tak, w pierwszym ruchu staramy się nie zmieniać ustawienia ciała, tylko skrócić rękę. Odrywamy ciężar, chwilę utrzymujemy i prostujemy się. Schodzimy w dół, bezpiecznie będzie na dwóch nogach. Podpieramy się, odciągamy ketla, na chwilę odrywamy go, centymetr, dwa nad ziemią, utrzymujemy, prostujemy się. Jak widać po moim ciele, jest to trudne ćwiczenie, ponieważ nie tylko pracuje mięsień odpowiedzialny za prostowanie biodra, ale też dużo innych mięśni odpowiedzialnych za ustabilizowanie ciała. Nie jest to złe, ale im więcej mięśni pracuje równocześnie, tym trudniej nam się skupić na wyizolowaniu tego mięśnia, na którym faktycznie chcemy się skoncentrować. Jeżeli ktoś ma tylko możliwość popracowania na urządzeniu takim, jak firma Stress produkuje, zawias montowany do konstrukcji, też są zawiasy montowane, można gdzieś w narożniku pomieszczenia sobie zamontować. Nazywa się Landmine. Ćwiczenie bardzo podobne, ale dużo łatwiej nam zachować równowagę. Rafał, stań sobie
przy konstrukcji. Ja to przesunę, żebyśmy mieli tutaj miejsce. Dobra. Zewnętrzną nogą staniemy sobie w miarę blisko sztangi. OK, dobra. I znowu mamy to samo, czyli noga przedłużeniem ciała. Staramy się jak najmniej uginać nogę podporową, ale na tyle, żeby plecy zachować prostą. Także podwyższamy sobie obciążenie na tyle, ile jest to konieczne. Jak się uda, staramy się trzymać kolano w takiej pozycji, żeby było nie wpadało nam do środka. I znowu skracamy rękę, utrzymujemy ciężar przez chwilkę na pewnej wysokości i prostujemy się. Tak jest. Można zejść teraz na jednej nodze, bo jest nam troszeczkę łatwiej utrzymać równowagę. Znowu szykujemy się, odwodzimy kolanko, tak jest, na zewnątrz. Góra, wyprost. Schodzimy, wspieramy się na sztandze chwilę. Popraw nogę wyżej. Proste plecy, troszeczkę wyprostuj kolano, jak dasz radę. Dobra. Ściągamy łopatką sztangę do góry. Odkładamy. Plus. Dobra. Spróbujmy sobie zrobić jeszcze na drugą nogę. Znowu stoimy na zewnętrznej nodze. Ręką chwyć jak najbliżej końca sztangi. Dobra. Łopatki, barki na jednakowej wysokości, w miarę możliwości plecy proste. Dobra, i podnosimy na centymetr, dwa, idziemy do góry. I znowu ściągamy łopatkę, skracamy rękę. I do góry, hop. I odkładamy. OK. Dobra, i luz. I wystarczy. Ja krótko tylko powiem, na co zwracamy uwagę. Staramy się, aby linia barków była zachowana na jednakowym poziomie, aby kolce biodrowe, prawe biodro i lewe biodro, również były na tym samym poziomie, czyli nie otwarte biodro, nie puszczone biodro, tylko w jednej linii. Stopa dobrze, gdyby wskazywała ziemię, ponieważ to pokazuje też nam, jak biodro jest ustawione. Jeżeli stopa jest zrotowana na zewnątrz, najczęściej biodro jest też zbytnio otwarte. Angażujemy mięsień pośladkowy. Wizualizujemy sobie, jakbyśmy wciskali nogę w ziemię. Ściągamy rękę. Raz, dwa, trzy i góra. Staramy się, żeby przy tym ruchu nam się nie rozjechała linia plecy, noga. Możemy odłożyć na dwóch nogach. Nie musimy stawać na jednej nodze. Możemy bezpiecznie sobie odłożyć w tej pozycji. Do góry, ściągamy rękę i pilnujemy. Nie opada noga, a my później z pleców dźwigamy. Też niepożądana będzie sytuacja, w której odginamy się mocno w plecach, puszczamy brzuch, a dopiero idzie noga. Tylko w miarę możliwości, jakbyśmy mieli przybitą deskę, noga przedłużeniem pleców, ściągamy i wyprost. I dół. OK. Dobra. Dla kontry przejdziemy jeszcze do jednego ćwiczenia. Chodź, Rafał. Do którego wykorzystałem sobie miniband. Nie będzie to ćwiczenie na mięsień pośladkowy, któremu już poświęciliśmy troszeczkę czasu, ale na mięsień, powiedzmy, biodrowy. Mięsień odpowiedzialny za to, żebyśmy byli w stanie przez długi czas wysoko unosić kolana, szczególnie dla osób, które lubują się w biegach górskich, w biegach ultra, a nie mają na co dzień zbyt dużo możliwości mieszkania gdzieś w płaskich terenach, żeby popracować sobie na jakichś wyższych podejściach. Wykorzystamy sobie do tego miniband. Założysz sobie, Rafał, na stopy. Przytrzymaj się lekko konstrukcji, żeby nie walczyć tutaj za bardzo o równowagę. I teraz, zanim wystartujemy, noga podporowa, załóżmy lewa, wyprostowana w kolanie. Biodra nie cofamy, sylwetka wyprostowana, głowa do góry. Rozciągamy gumę i wytrzymujemy 6-8 sekund. I trzymamy. 2, 3, 4, 5, 6. Luz. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Staramy się w tym ćwiczeniu, żeby kolano sięgnęło przynajmniej do kąta 90 stopni. Jeżeli jest to niemożliwe, staramy się wybrać minibanda o mniejszym naciągu. Staramy się nie uginać kolana podporowego.
staramy się nie podbijać biodra. Możemy wykonywać powtórzenia w serii na jedną nogę albo na przemienię prawa noga. Możemy też wykonać sobie coś w rodzaju marszu w miejscu i dół. Tu oczywiście ćwiczenie będzie wymagało dużo większej ilości powtórzeń, nawet kilkudziesięciu powtórzeń, ale czasami lepiej, łatwiej niektórym osobom wykonać takie ćwiczenie, szczególnie na początku, kiedy nie mają zbyt dużo siły, aby faktycznie tego naciągniętego banda utrzymać w powietrzu określoną ilość czasu. Ok, dziękuję. Wiemy, że biegacze uwielbiają biegać i liczą się głównie kilometry, dlatego staraliśmy się pokazać jakby taki wycinek, ale taki skompresowany, jedno, dwa, trzy ćwiczenia. Lepiej jest to robić regularnie, w niedużych ilościach, niż kombinować jakieś kosmiczne ćwiczenia od czasu do czasu. Systematyczność robi robotę, Rafał bardzo systematycznie pracuje i tutaj ze mną i też samodzielnie, codziennie, także jak widać po wynikach Rafała. Warto nad tym się pochylić. Nie wiem, Rafał, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, bo ja już powiedziałem dzisiaj. Niby taka mała guma, ale dużo, dużo przyjemności. Ale mam dla ciebie radę. Próbuj w domu. To lepsze od Durexa, chłopaku. Także baw się dobrze. I tym humorystycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Ale zmieści się. Na pewno. Strzałeczka, hej.